No okej, siemanko, z tej strony NZ, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji. No i słuchajcie, jaką modyfikację chciałbym wam dzisiaj przedstawić. A dzisiejsza modyfikacja będzie nazywała się Legenda Lasu i będzie ta modyfikacja właśnie dodawała do naszej gry nowe postaci, które będziemy mogli właśnie znaleźć na tego typu biomach jak lasy, prawdopodobnie też w takich biomach jak dżungle i tak dalej, i tak dalej. Tak więc słuchajcie, już wam lecę przedstawić, co to są za moby. Tylko chciałem znaleźć jakieś fajne miejsce do całego tego przeglądu. Dobra, słuchajcie, chyba tutaj może być. Okej, zacznijmy sobie od tego, że mamy do gry dodanego goblina i niestety nie mam damage indicatora. Przecież jakoś tak, czyli modyfikacji, która będzie pokazywała mi, ile HP ma dany tutaj właśnie potworek. Więc to jest niestety taki minus. Ale słuchajcie, będę przedstawiał wam wszystko, ile te moby zabierają tutaj HP mniej więcej, jakie tutaj są z nich dropy i tak dalej, więc będzie ok, mam nadzieję. Słuchajcie, założę sobie zbroję i działamy tego goblina, włączymy sobie game moda. Game mode 0. Okej, gdzie jest ten goblin? Czy on będzie nas atakował tak sam z siebie? Gdzieś mi uciekł. O, dobra, idzie. No dobra, jak jestem w diamentowej zbroi, to nie zadaje mi dużo, zadaje gdzieś tak ćwierć serca, powiedzmy, bo po dwóch atakach w końcu daje mu się zabrać mi pół serduszka. I z niego leci skóra, po prostu skóra. Podejrzewam, że ten goblin ma 20 HP, bo gdy go atakuje, to wystarczy 3 razy go zabić, tak? 4 razy, a że diamentowy miecz ma bodajże 7 ataków bądź 6, no to wychodzi ponad tam 20, więc tyle by jakoś wychodziło. Okej, wypadły też z niego ledorowe buty, więc wychodzi na to, że różne tutaj też części z setów, ze zbroi też mogą z niego wypaść. Kolejną postacią będzie Goblin Warrior, czyli już wojownik, który biega o wiele szybciej, ma o wiele większy damage i szybciej nas atakuje, więc jest trudniejszym po prostu mobem do pokonania. I ma więcej też HP, ale z niego także jest lepszy drop, bo dropi z niego złoty nugget i dropią też z niego, dropi z niego zbroja z tej kolczugi takiej. Więc już lepiej, fajnie zabić się z takiego mobka i zawsze będziemy mieli już, kurczę, jakąś tutaj część setu. Słuchajcie, kolejną postacią jest Tree Monster, czyli chodzący konar drzewa, jest strasznie szybki i brzydki. Oh fuck, 3. Okej, na 3 razy musimy go wziąć. Z niego wypada stick i czy gdy będę miał na przykład siekierę... Ojej, odbiło mi się, przepraszam bardzo. Nie, dobra, to nie ma żadnego znaczenia, czy mnie to jego bije. Myślałem, że z racji tego, że jest drzewem, to po prostu będzie lepiej tutaj zabić go właśnie z siekiery. Okej, kolejną postacią jest Tree Beard. Więc tu, o kurczę, taki trochę ant. Jak to taki gra kiedyś było? Czemu ty się schowałeś w drzewie, człowieku? O co tu chodzi? Czemu on nie chce z tego wyjść? Wejdź, chcę zacząć twoją głowę! Okej, może teraz będzie mnie gonił? Nie ogarniam! To nie jest przypadkiem tak, że on będzie cały czas koło drzewa tylko? Bo zobaczcie, on tak to mnie atakuje, tak to spoko, bardzo fajnie. Ale nie wychodzi już poza to. A czy gdybym sobie stworzył takiego ziomka? Dobra, tego już stworzyłem wcześniej, to nie jest ten. Zobaczcie, jeżeli stworzyłbym takiego moba po prostu gdzieś tutaj na świecie, to czy on by sam poleciał do drzewa, czy... Czy o co tu chodzi w ogóle, bo nie ogarniam. Okej, okay, no niby zwykły ziomek. Tak. Ale spod drzewa to on nie chce za bardzo wyjść. Okej, okay, ciężko się też go atakuje, bo... Tutaj ma dziwne te punkty. Nie zabijemy go uderzając w klatkę, tylko tutaj tak w nogi, naprzeciwko siebie. Sami widzicie, że jak bije tutaj, to nie idzie mu nic zrobić. I zabiera mi pół serca i dropi z niego po prostu patyk, więc... Fajne jest to, że w lesie w końcu możemy spotkać trochę więcej tych mobów. Dobra, on nie ucieka do drzewa, może po prostu się tam zbugował jakoś. Więc... więc po prostu mój błąd. W każdym razie... Fajnie właśnie, gdy możemy w lesie spotkać więcej różnych tutaj mobów, potworków. Okej, okay, tylko że ten gnom mnie nie atakuje. To jest fajne. Okej, okay, zabijamy go na dwa hity tylko, więc no nie jest zbyt tutaj kozacki. Sam z siebie nas nie atakuje, więc spoko. Mamy też dronera. Czyli takiego... O fuck, jak on wygląda strasznie. Taki ufol troszkę. Okej, okay, z niego wypadają slime bale, więc no... Nic specjalnego. Okej, okay, i słuchajcie, mamy też bossa. Będziemy mieli tutaj bossa do pokonania. Właśnie też możemy znaleźć go w lesie. Tylko nie jestem pewny, czy ja nie potrzebuję, kurczę, załatwić sobie jakiegoś żarcia za moment, bo już nie mam praktycznie życia. Jest trochę więcej tych mięsek mogłem sobie wziąć. Bo jedno to za bardzo się tym nie najem. Game mode 0. Okej, okay, najem się, niech mi się troszkę tej odbawi życie. I słuchajcie, stwórzmy sobie tego łba. Okej, okay, to wygląda bardziej jak taki czarownik, kurczę, z tą laską jak chodzi.
O, fuck, zadaje mi już dwa obrażenia i może sobie spawnować konary. Po każdym jego uderzeniu spawnuje się jeden kolejny konar. Więc powiem wam, że nie jest łatwo wcale. Okej. Nie, no ciężko jest go pokonać, bo te konary cały czas wylatują. On ma naprawdę dużo HP, więc zanim byśmy go pokonali, to zobaczcie, ile tych konarów by nam wyleciało tutaj. O, fuck. No nie spodziewałem się, wam powiem. On sam z siebie chodzi i ich tutaj generuje. O, fuck, ale to jest trudne. Taki boss jest spoko, naprawdę, bo to faktycznie jest boss, nie? To trzeba się już namęczyć, żeby pokonać takiego gościa. Ja oczywiście włączę sobie teraz game moda i wam pokażę, co z niego wypada. Ale no, nie powiem. Zobaczcie, ile on ich tutaj stworzył już. On cały czas je tworzy, on ich przyzywa. O, fuck. Jestem ciekawy, ile tych tej konarów będzie w momencie, gdy go zabiję. Czy na przykład po jego śmierci też kilka tutaj nie wypadnie? Nie, opowiem, że naprawdę ciężko. Najprościej to będzie go zabić chyba jednak z łuku, bo tak to... No zobaczcie, ile tych konarów tutaj jest. One zabierają nam trochę HP już, więc... No to nie jest wcale proste. Dobra, ziom, ty zaraz musisz zginąć, bo już HP nie masz praktycznie. No na pół ma jeszcze, ale... No zobaczcie, jak ciężko by było go zabić, ile to jest tych ziomków dodatkowych. No bardzo fajna modyfikacja, nie powiem, mi się bardzo podoba. Tym bardziej właśnie przez to, że... Ile ich tutaj się nagromadziło po prostu. Takiego ziomka można sobie jakoś fajnie tutaj ustawić i zrobić sobie z niego spawniarkę, nie? Wiecie, mamy go ustawionego w jakimś miejscu, atakujemy go, tworzą się z niego te konary i go uzdrawiamy podką, nie? Kurde. Fajna sprawa. Okej, co z niego wyleciało? Wyleciały z niego tylko butelki z enchantem? Serio? Nic więcej? Macie, łapcie trochę, wam się może przyda. Czy tutaj coś jeszcze z niego wyleciało? Nie, no nic to już nie ma. To była jedyna rzecz, która dropła właśnie z tego ziomka, więc drop nie jest zbyt dobry. No ale kurde! Naprawdę, naprawdę ciężko byłoby go pokonać, zobaczcie, ile tego tutaj się natworzyło, masakra. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że modyfikacja wam się spodobała. Jest to legenda lasu, tak jak już mówiłem, jeżeli chcesz pobrać tę modyfikację, to wystarczy, że wejdziesz do opisu, tam wrzucę ci link, żebyś mógł sobie to na spokojnie pobrać i wrzucić do swojego świata. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę, jeżeli będzie dużo łapek, to jutro wrzucę wam też dwa materiały, tak więc możecie też komentować, jak wam się modyfikacja podoba. Jakie macie pomysły na kolejne odcinki, możecie też mi jakieś tutaj proponować i pokminimy coś fajnego. Możecie proponować też jakieś inne gry, które mógłbym tutaj sobie zacząć nagrywać. Tak więc słuchajcie, możecie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim. Możecie wbić na fanpage'a, żeby dowiadywać się o najnowszych filmach. I mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.